Księga Estery, rozdział pierwszy, część druga. Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozzłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął. Prawdopodobnie między Xerxesem, czyli jak tutaj jest napisane, Achaszweroszem, a królową Waszti, jakieś napięcia były wcześniej. Nie przyszła na ucztę królewską, tylko urządziła własną. A kiedy król posłał po nią, odmówiła przyjścia. W ten sposób rozłożyła cały plan króla, który chciał olśnić jej urodom zebranych i wystawiła go na pośmiewisko, jako męża, którego żona nie szanuje. Nic dziwnego, że bardzo się rozgniewał. I rzekł do mędrców znających się na prawie, gdyż sprawy dotyczące króla przedkładane były wszystkim znawcom prawa i sądzenia. Z nich zaś najbliższymi mu byli Karszena, Szetar, Admata, Tarszysz, Mares, Marsena i Memuchan. Tych siedmiu książąt perskich i medyjskich, mających stały dostęp do króla i zajmujących pierwsze stanowiska w królestwie, jak należy według prawa postąpić z królową Waszti za to, że nie wypełniła wezwania króla Achaszwerosza przyniesionego przez eunuchów. To, co o tym królu jest napisane w księdze Estery, zgadza się z tym, co wiemy o nim z innych źródeł. Także i to, że dopiero po 3 latach urządził uroczystości związane z wstąpieniem na tron i to, że trwały one 180 dni, zgadza się z tym, co wynika z okoliczności, które podają ludzie, którzy wtedy żyli. To, że szukał rady, też zgadza się z tym, co o nim pisano. Przedstawiano go jako człowieka bardzo podatnego na wpływy, bardzo podatnego na sugestie. Tacy ludzie, którzy sami nie wiedzą, co robić, szukają rady innych ludzi. Tutaj jest to przedstawione jako stała procedura na dworze królewskim. Władca przed podjęciem decyzji powinien wysłuchać zdania doradców, ale chyba Achaszwerosz chętnie się jej poddawał. Wtedy rzekł Memuchan wobec króla i książąt: królowa Waszti zawiniła nie tylko przeciw samemu królowi, lecz przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać swoimi mężami i powiedzą: król Achaszwerosz kazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Jeden z doradców królewskich stwierdził, że to, co się stało, zagraża porządkowi społecznemu. Królowa pokazała, że można nie słuchać męża i pokazała to w taki sposób, że to się na pewno rozniesie. Wszyscy widzieli, że nie posłuchała króla i to dotrze do wszystkich kobiet w całym państwie i będą szły za tym przykładem. Jeżeli tylko poczują wzgardę albo złość na swoich mężów, to będą ją im okazywać, nie krępując się niczym. Jeżeli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny, że Waszti nie stanie już nigdy przed obliczem króla Achaszwerosza, a jej godność królowej niech król nada jej przyjaciółce, godniejszej od niej. Memuchan stwierdził, że Waszti trzeba ukarać tak, żeby inne żony się przestraszyły. Królowa miała zostać oddalona na zawsze, a na jej miejsce Xerxes miał znaleźć sobie inną. Gdy wieść o tym zarządzeniu królewskim rozejdzie się po całym jego królestwie, a jest ono przecież ogromne, to wszystkie żony będą okazywać cześć swoim mężom od największego do najmniejszego. Rzecz ta znalazła uznanie u króla i u książąt i król postąpił według rady Memuchana. Wszyscy inni doradcy królewscy stwierdzili, że to jest dobre wyjście z sytuacji i król sam też posłuchał tej rady. Wygląda na to, że chętnie. I rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji, list jej pismem pisany, do każdego ludu w jego własnym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba.
ponieważ wiadomo było, że to, co się stało w Suzie, w Pałacu Królewskim, będzie wiadome wszystkim poddanym króla, to także ten dekret został ogłoszony w taki sposób, żeby wszyscy się o nim dowiedzieli we wszystkich językach, którymi mówili poddani Achaszwerosza. Było tam napisane, że każdy mąż ma być panem w swoim domu, ma nim zarządzać jak mu się podoba. Jest to sprzeczne z tym, co w tej chwili powszechnie się twierdzi, że w rodzinie ma być partnerstwo między żoną a mężem. Jednak ten autor, piszący z natchnienia Boga, najwidoczniej uważał, że takie rozstrzygnięcie jest słuszne i taki porządek jest właściwy i zgodny z wolą Boga. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem, jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja nie jest Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Okazał dla mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem bito Ciebie tam. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich sług. Nałóż, Panie, Twego słowa, nałóż więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanucić. Chwała, cześć, o alleluja, chwała, cześć. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie.